Cześć, ja z tej strony. Słuchajcie, witam Was przede wszystkim po dość długim okresie niebytu. Aczkolwiek ja w międzyczasie gdzieś tam przebywałem, pomijając kwestię, czy to była ta rzeczywistość, czy inna, no ale coś tam się działo. Dzisiaj się dowiedziałem, że w ostatnich dniach powstała jakaś tutaj straszna afera związana z Kamilem Szajchtem. Jeśli się nie mylę, Szajcht! Po prostu postanowił sobie zorganizować zbiórkę pieniążków na utracony tam w jakiejś tam sytuacji komputer. Słuchajcie. Normalnie tak powinno być, no, to powinno działać, to powinno tak właśnie działać. Przykładowo, słuchaj, mam problem z internetem, ja mam na przykład 2 megabity internetu i nie mam możliwości podłączenia się do ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej DPS-a, ponieważ w nieoficjalnych rozmowach zostałem poinformowany, że aby podłączyć się do sieci DPS-a, powinienem zapłacić łapówkę w wysokości 2500 zł, to jest stan na zeszły rok. No bo im się nie opłaca pojedynczego klienta podłączać, takiego żuczka małego jak ja. I idąc normalnie, tak jak na całym świecie by było, to bym w tej chwili powiedział: słuchajcie, tutaj jest numer konta i poproszę Was o to, ja sobie wtedy kupię sobie tą całą centralę DPS-a. No niestety to u nas tak nie działa i dziwię się, że pan Kamil Szajcht, albo może po prostu Kamil Szajcht, no nie wiedział, że wystosowując taką prośbę do swoich widzów, aczkolwiek według mnie niewinną zupełnie, no i raczej normalną w normalnym świecie, on nie wiedział, że popełniał tutaj wykroczenie, no, bo niestety wszelkie zbiórki pieniężne w Polsce są niedozwolone, są przepisy jasno traktują, zresztą żeby było ciekawie, to jest ustawa, zdaje się, z 1936 roku, która została nowelizowana w 2006 roku i ta ustawa jasno określa, że trzeba uzyskać odpowiednie zgody z Ministerstwa Finansów, skądś tam, no generalnie jak ja bym chciał zdobyć sobie pieniążki na tą łapówkę do tego montera, który by mi tutaj załatwił zajebisty internet, no to bym Was poprosił na przykład o 2500 zł, prawda? Myślę, że znalazłoby się pośród Was paru takich gości, którzy by te pieniądze przelali. Problem polega na tym, że państwo by położyło na tą łapę, jeśli to by działało tak, jak państwo chce. Ja bym właściwie dostał z tego, nie wiem, 30 zł, 40? Nie no, przesadzam, 300-400 na tej zasadzie. No to tak nie działa, drogi Kamilu. No, trzeba było się wczytać w parę ustaw, w parę artykułów prasowych, zresztą ostatnio głośnych, kiedy to ludzie na przykład zbierali w ten sam sposób, czyli prywatną zbiórką pieniądze na potrzeby jakiegoś tam chorego dziecka i tak dalej. No u nas się za to idzie, że tak powiem, pod paragraf. No. Kolejny przykład na to, że nie żyjemy jednak w normalnym kraju. Oczywiście nie wysyłajcie mi pieniędzy na konto. Preferuję raczej szlachetne kamienie, ewentualnie złoto, byleby nie było wpłacane na konta Amber Gold bądź Lipa. Tam poza tym na tych kontach to już jest taka straszna dziura podobno. A wracając do tematu, zobaczcie, jaka jest ciekawa sytuacja. Nie wiem, czy zauważyliście najważniejszy przekaz tego, co ja tutaj mówię, że ja, Chmiel, mieszkając w cywilizowanym kraju, 16 km od, nie no, przepraszam, 20 km od centrum stolicy naszego kraju, nie mam telefonu w domu, oprócz telefonu komórkowego.
Dlatego, że Telekomunikacja Polska SA twierdzi, że nie opłaca im się podłączać pojedynczego klienta. Mój kabel, jakby to nie brzmiało, od kabla TPSA dzieli raptem za 20 cm, no, tak przy bramie. Mam wszystko dociągnięte pięknie. No ale trzeba zapłacić jakiemuś panu Zbyszkowi, Jaśkowi czy innemu, kurczę, Baranowi. I powiedziałem, że nie zapłacę. No. Czy my żyjemy w normalnym kraju? No nie. No, nie żyjemy. Kamil Sajt, mówiąc o tym, że spierdzielił mu się komputer. Co ciekawe, w tej chwili ten jego film mówiący o tym jest niedostępny. Nie zdążyłem go sobie obejrzeć. No ciekaw jestem, jak to wyglądało. Może ktoś ma oryginał, to mi podrzuci jakiś link. W każdym razie Kamil Sajt, mówiąc o tym, on podejrzewam, no, on się zachowywał tak, jakby żył na przykład w jakimś pierdziszewie w stanie Wisconsin, gdzieś tam. Jakby żył po prostu w społeczeństwie, w kraju zbliżonym bardziej do demokracji niż nasz kraj. No niestety, no, on żył w Polsce i popełnił wykroczenie. Mam nadzieję, że to się dla niego źle nie skończyło. Słuchajcie, no tyle rzeczy się działo w tych ostatnich, można powiedzieć, tygodniach, bo ja ostatni film pod tytułem Urodzony generał Rylski umieściłem 3 tygodnie temu. Tyle się działo w naszym kraju. No, że, no niestety aż się tyle działo, że tu jest nagrywania na tysiąclecia. Aż żal. To jest taki luźny wloczek, dlatego że to jest takie moje, że tak powiem, wdrożenie się w temat ponownego nagrywania vlogów. Mam nadzieję, że częstotliwość będzie zachowana. To znaczy, słuchajcie, no, chcę nagrać jeszcze jutro przynajmniej ze 2 vlogi, żeby jakoś tam je umieścić w tygodniu. No jest cienko z czasem. Wytrwałym obiecuję, że za, myślę, rok, półtora wszystko się poprawi. Tylko będę musiał skoczyć z wiadrem po jakiś internet, no bo tutaj jest straszna lipa u mnie, no. Straszna lipa. Słuchajcie, mam do czego jeszcze, co tu jeszcze chciałem powiedzieć. Bardzo ciekawa jest sytuacja, słuchajcie. A w ogóle jeszcze jedna sprawa. Ja będę oczywiście nadrabiał wszelkie zaległości te, o których już mówiłem na początku, czyli nie mówiłem, czy nie mówiłem. Chodzi oczywiście o opowiadanie. Myślę, że jutro będzie wreszcie. No, nikt do mnie nie będzie strzelał, poza tym w razie czego się będę ostrzeliwał. O muzyce, słuchajcie, nie chcę mówić, no bo odzewu nie było takiego, na jaki liczyłem, a poza tym, no, tam się jednak rytmicznie nie zgadzamy w paru rzeczach i pan Chmiel musi tutaj wchodzić na wyżyny wirtuozerii mikserskiej i na razie mu to chujowo idzie, no. Ale idzie, powoli. O co chodzi? Mam nadzieję, że wszystko się wyprostuje i będzie dobrze i że będę mógł dalej dla was nagrywać. Jak się nie wyprostuje, to też będę dla was nagrywał. Także, czy dla was? Przede wszystkim umówmy się. Nagrywam vlogi przede wszystkim dla siebie. Chcę pogłaskać swoje ego, połychtać mile próżność, szepnąć do ucha coś zabawnego mojej osobowości. Ale bardzo się cieszę, że przez ten okres, w którym nic nie nagrywałem, jednak pojawili się nowi widzowie. Witam was. Nie wiem, czy wam mówili starzy widzowie, że tutaj obowiązuje taka zasada, że należy wszystko przyjmować z przymrużeniem oka, nie rzucać kurwami. Bez sensu.
Oczywiście, jeżeli ktoś sobie chce sobie rzucić kurwą i robi to z sensem, jak najbardziej można, zapraszam, śmiało. Oczywiście w komentarzach, ewentualnie w odpowiedziach wideo. No i teraz właśnie to koniec tego pierdzielenia o Chopinie. Często mi jest zazwyczaj... Ach, kurwa, wiem, co miałem powiedzieć. Słuchajcie, spotkałem się ostatnio z zarzutami jednego z moich widzów, które akurat zdążyłem przeczytać przed utratą łączności internetowej. Otóż jeden z moich widzów zarzucił mi: jak ty możesz kręcić takie rzeczy, przecież one są antypatriotyczne. I tak sobie zadałem pytanie, czy ja jestem patriotą, czy nie jestem. Mi się wydaje, że kręcąc jednak niektóre materiały moje są w miarę zaangażowane jakoś tam, nie są jakimiś pierdołami o pierdzeniu, chociaż takie też są, ale wydaje mi się, że właśnie to moje zaangażowanie wskazuje na to, że jednak jestem patriotą, bo mi zależy, nie sram na rzeczywistość olewczo, tylko po prostu się wkurwiam na nią czasami, ja wkurwiam się dlatego, że mi zależy. Ciekaw jestem waszego zdania, czy odbieracie mnie jako antypatriotę. Temu mojemu rozmówcy, który można powiedzieć mi w ten sposób powiedział, że jestem antypatriotyczny, powiedziałem, że za takie teksty to wolę po gębie od razu. No. Tak się nie skończyło oczywiście. Wychowanie wzięło górę. Aczkolwiek korciło mnie bardzo. Kopnąć w twarz. No ale słuchajcie, obiecuję, że będę dalej kręcił. Trzymajcie się.